Dzień Działacza Kultury Ostrudzianie obchodzili w towarzystwie znanych artystów. Grażyna Brodzińska, śpiewaczka operetkowa, musicalowa oraz operowa, praktycznie urodziła się na scenie. Jest córką solistki Ireny Brodzińskiej i reżysera Edmunda Wajdy. Kobieta wobec publiczności jest bardzo wyrozumiała i to, co potrafi doprowadzić do furii niejednego artystę, sopranistce akurat ciśnienia nie podnosi. Jak lekko, wdzięcznie w taniec mknie. Zdjęcia od czasu do czasu są robione, no bo ktoś tam chce mieć na pamiątkę, ja to rozumiem i nie krytykuję tego, bo to jest takie normalne, prawda? I no, tak jak powiadam, telefon to jest przypadek, że to niespecjalnie ktoś zrobił, mógł zapomnieć naprawdę wyłączyć i wtedy sama ta osoba się bardzo denerwuje, ja sobie wyobrażam w trakcie koncertu, jak zadzwoni mu telefon, jak się musi denerwować. Żart teatralny, proszę Państwa, na widowni w Teatrze Kameralnym na premierze siedział widz i odezwała mu się komórka. I on tę komórkę odbiera w trakcie przedstawienia. I mówi tak, w Kameralnym, na premierze, tak. No tak sobie. I to właściwie była najkrótsza recenzja. Działacz kultury nie tylko ją propaguje, ale przede wszystkim robi to w kulturalny sposób. Stąd nasza szeroko pojęta interpretacja tego święta. Damian Damiecki, z zawodu aktora prywatnie mąż 10 lat młodszej Grażyny Brodzińskiej, funkcję działacza kultury docenia, ale nie do końca rozumie. Mnie danciory! Kiedyś dostałem medal tak zwany za jako działacz kultury, ale na dobrą sprawę to nie wiem, na czym to polega. Nie wiem, co to jest. Wiem natomiast, co to jest pracować, jak to się potocznie mówi, w tak zwanej kulturze i pracować dzisiaj w teatrze. Teatr dzisiaj, ten repertuarowy, artystyczny, grywający sztuki wieloobsadowe, no powoli zaczyna kuleć. I na cymbałach struna drga, czardasza wtedy tańczyć chce, z każdym, co będzie kochał mnie. Kulturalnie i ze smakiem powinno być za każdym razem, gdy artysta wychodzi na scenę. Zasada ta według Damieckiego dotyczyć powinna każdego. I tu wychodzi na jaw bolesna prawda. Kicz jest także chcenie. Zirytowany aktor nie szczędzi słów krytyki wobec amatorów mocnych wrażeń. Powstające jak grzyby po deszczu kabarety bez przerwy mnie po prostu zdumiewają, bo ja nie wiem, z czego ci ludzie się śmieją. Po pierwsze, no częściowo, jak wiemy, reakcje publiczności są nagrane, ale ten trywializm niektórych pomysłów i żartów. W szkole teatralnej, gdybyśmy proponowali takie pomysły na jakieś scenki, to bylibyśmy w krótkim czasie poproszeni o opuszczenie murów szkoły teatralnej. Brodziński akompaniował podczas koncertu Janusz Sent. Pianista i kompozytor zarazem na temat kultury także ma zdanie wyrobione. Muzyk na własnej skórze przekonał się, że wszyscy jesteśmy z nią na bakier. Na koncercie w Chicago konkurencja dała mężczyźnie nieźle popalić. Wydarzenie z lat 70. utkwiło w pamięci na długo. To sen, który się spełnił, niestety tylko raz. Sala olbrzymia, na 2000 osób i piękny fortepian stał na scenie. I w momencie, kiedy nie sprawdzałem instrumentu przed koncertem, bo przyjechaliśmy w ostatniej chwili, także prosto żeśmy poszli za kulisy i później siadłem do fortepianu i okazało się, że miałem parę żyletek między klawiszami. Także to się marnie skończyła gra. No, ale trzeba było koncert dokończyć. Do tego nie zapomnę do końca życia. W Ostrudzie na artystów nie czekały żadne smutne niespodzianki. Dzień Działacza Kultury obchodzony 29 maja przebiegł jak najbardziej kulturalnie. I tego wszystkim wypada życzyć więcej kultury na co dzień, a nie tylko od święta. Chociażby w tańcu oddała duszę, może zapomnę wreszcie tego, co mi serce.